Dinozaury bez wątpienia były niezwykle ciekawymi stworzeniami. Do dziś rozbudzają wyobraźnię wielu ludzi. Przez dziesiątki lat badań odkryliśmy wiele ciekawych okazów. Wiele z nich omówiliśmy na kanale i oczywiście zapraszam do obejrzenia odcinków o nich. Dziś omówimy kolejnego niezwykłego mieszkańca Kredy. Deinoheirus mirificus to rodzaj dużego ornitomimozaura. Były to dinozaury żyjące w późnej Kredzie, około 70 milionów lat temu na terenach obecnej Mongolii. Najbardziej interesującą częścią szkieletu odkrytych osobników były kości kończyn górnych i stąd wzięła się ciekawa nazwa tego dinozaura. Deinoheirus mirificus. Nazwa pochodzi oczywiście z greki. Oznacza straszną rękę. Dinozaur ze straszną ręką. Ale do tego dojdziemy w dalszej części filmu. Deinoheirus był niezwykłym ornitomimozaurem. Był największym przedstawicielem tego kladu. Mierzył 11 metrów długości i ważył przeszło 6 ton. Zobaczcie, jak wyglądałby przy nim człowiek. Cechował się ciężką budową ciała, jednak jego szkielet obfitował w wydrążone kości, co zmniejszało jego masę. Kończyny przednie należały do największych i najdłuższych wśród dwunożnych dinozaurów. Mierzyły aż 2,4 metra długości, kończąc się wielkimi, tępymi, osiągającymi prawie 20 cm długości pazurami na trójpalczastych dłoniach. Kończyny tylne były zaś względnie krótkie, zakończone tępymi pazurami. Ogon kończył się kręgami przypominającymi pygostyl, trójkątną kość ogonową występującą obecnie u ptaków. Powstała ze zrośnięcia kilku ostatnich kręgów ogonowych. Stanowi oparcie dla sterówek. Może to sugerować, że dinozaur ten miał na ogonie wachlarz piór, niczym paw. Czaszka tego olbrzyma mierzyła około 1 metr długości, miała szeroki dziób i głęboką żuchwę, podobnie jak u hadrozaurów. Choć dinozaur ten cechował się masywną budową ciała, jego żebra grzbietowe były długie i względnie proste, co wskazuje na wąskie ciało. Wyrostki kolczyste 12 kręgów grzbietowych powiększały się, idąc ku tyłowi. Ostatni z nich był 8,5 raza wyższy, licząc od trzonu. Wyrostki kolczyste połączone były układem wiązadeł, prawdopodobnie wspierających brzuch, wiążąc się do bioder i dolnych kończyn. Razem wyrostki kolczyste tworzyły wysoki żagiel, upodabniając Deinohera do spinozaura. Wszystkie kręgi wykazywały silną pneumatyzację przez worki powietrzne. Worki łączyły się z układem oddechowym. Kręgi grzbietowe były tak spneumatyzowane jak u sauropodów. Nosiły też rozległy układ wgłębień. Dzięki takiemu rozwiązaniu zwierzę mogło całkiem konkretnie zredukować swoją i tak już ogromną masę ciała. Deinoheira uważa się za wszystkożercę. Kształt jego czaszki wskazuje na żywienie się roślinami. Jednak wraz z okazem znaleziono łuski ryb, a w okolicy odpowiadającej żołądkowi znaleziono gastrolity. Sugeruje to, że zwierzęta te mogły żywić się zarówno roślinami, pasąc się w okolicach zbiorników wodnych, ale mogły też zjadać małe zwierzęta lub ryby. Deinoher, jak już wcześniej wspomnieliśmy, miał tępe i długie pazury, co wskazuje, że długie ręce i pazury służyły do kopania i zagarniania roślin. Tępe pazury stóp mogły pomagać zwierzęciu w przeciwdziałaniu tonięciu w podłożu podczas brodzenia. Potężne tylne kończyny i okolica bioder wskazuje, że zwierzęta to poruszały się raczej wolno. Wielkie rozmiary zwierzęcia mogły chronić go przed drapieżnymi teropodami, ale wiązały się z utratą zdolności do szybkiego biegu, cechującego inne ornitomimozaury. Długie wyrostki kolczyste i prawdopodobnie wachlarz na ogonie mogły służyć zdobywaniu względów samic. Deinoheirus wiódł prawdopodobnie dzienny tryb życia. Tak jak wiele innych dinozaurów, również dinozaur ze strasznymi rękami był niezwykle ciekawym stworzeniem, o cechach, które zdecydowanie wyróżniały go na tle innych dinozaurów. Na kanale znajduje się też wiele innych odcinków o równie ciekawych dinozaurach, do których obejrzenia serdecznie zapraszam. W tym odcinku to już wszystko. Dziękuję za obejrzenie. Pozostaw łapkę w górę, jeśli Ci się podobało oraz oczywiście zasubskrybuj kanał, żeby nie ominął Cię kolejny ciekawy odcinek. Cześć!